Mamy tutaj modelkę, mamy tutaj blondynkę umiejscowioną na cmentarzu. Mamy do tego cytat księdza Jana Twardowskiego. No i nasz główny produkt, czyli rajstopy. Modelka ma podciągniętą spódnicę, także widać nawet fragmenty ud powyżej rajstop. Płaszcz również jest mocno podciągnięty, tutaj jest sfałdowany, tak żeby produkt był bardzo mocno wyeksponowany. Modelka ma taką pozycję zamkniętą. Jedna ręka jest oparta tutaj o grób, a druga ręka jest oparta na talii. Dodatkowo mamy tutaj torebkę, akcesorium i gdzieś tam w tle cmentarz. Pierwsze wrażenie to jest takie, że to zdjęcie zostało wykonane w pośpiechu. Na to świadczą pewne niedociągnięcia, pewne błędy, jeżeli tutaj można mówić w tych kategoriach. Tutaj w cytacie mamy dwie spacje zamiast jednej, więc tutaj jest nienaturalnie dużo miejsca. Tutaj również mamy spację przed wielokropkiem, więc wygląda to, jakby ktoś tego nie sprawdził. Mamy użyte punktowe źródło światła, które zniekształca tutaj nogi. Po prostu powstaje cień, który powoduje, że noga wydaje się nienaturalnie chuda. Mamy również użyty obiektyw szerokokątny, który powoduje zniekształcenie. Ta noga, ta stopa w zasadzie jest powiększona, chociażby w stosunku do drugiej stopy jest dużo większa i w stosunku do pozostałych części ciała również jest nienaturalnie duża. Mamy tutaj również do czynienia z fotomontażem. Zwróćcie uwagę, gdy powiększymy to zdjęcie, to mamy tutaj jakiś fragment, być może jest to gałąź, jakoś gałązka. Tutaj również mamy tę gałązkę, a tutaj na pewno jest powtórzenie, czyli nastąpił tutaj użycie właśnie narzędzia do klonowania, czyli to mniej więcej wyglądało tak, że kopiował ktoś na przykład z tego miejsca, o tutaj z tego miejsca liść i wkleił tu w to miejsce i powstały dwa takie same fragmenty obrazu. Nie zostało to zlikwidowane, zostało to tak właśnie jak widać, więc mamy tutaj połączenie mniej więcej tego fragmentu zdjęcia, o tutaj, prawda, z tym fragmentem zdjęcia, czyli mamy tutaj na pierwszym planie modelkę plus grób, natomiast w tle mamy cmentarz i to są zupełnie dwa różne zdjęcia. Kolejnym elementem to jest właśnie wyraz twarzy modelki i jest to taki wyraz twarzy, który jest w pewnych sytuacjach stosowany, taki wyraz twarzy, który odbieram jako buntowniczy, taki można powiedzieć naburmuszony. Na pewno takie zdjęcia widzieliście w różnych sesjach zdjęciowych. I tutaj ewidentnie nie jest to żal czy smutek, tylko jest to takie właśnie naburmuszenie. Dodatkowo modelka patrzy mniej więcej na to miejsce, czyli gdzieś tutaj na torebkę, wzrok jest skierowany w to miejsce i nie do końca wiem, dlaczego jest to akurat to miejsce. No i właśnie jeżeli jesteśmy już przy torebce, no to właśnie mamy tutaj dodatkowy produkt. Jest to dość mocno wyeksponowany przedmiot, on jest duży, on jest ciemny. Kolejną taką ciemną plamę mamy gdzieś mniej więcej tutaj w tych miejscach i buty są takie takimi czarnymi plamami, więc jest to najciemniejsza tutaj plama na pierwszym planie. Dlaczego torebka tutaj jest? Nie wiem. Jest to dodatkowy produkt, który jakby można powiedzieć odwraca uwagę od naszego produktu głównego, czyli rajstop. Mamy tutaj też jasne, białe plamy, które odwracają wzrok, czyli tutaj w zasadzie tutaj również. Mamy tu na cmentarzu białe plamy, które powodują, że wzrok kieruje się właśnie tam, a nie na produkt główny. Więc należałoby tutaj wziąć narzędzie do przyciemniania, ściemniania i na pewno tutaj fotograf czy grafik robił to, bo widać tu na dole, że zostało to zrobione, tak żeby tutaj bardziej napis był czytelny, ale nie do końca to zostało tutaj wykonane, więc zrobię to samo, co on, wybrał tutaj na pewno światła, no i wypadałoby to przyciemnić, żeby po prostu nie rozpraszało uwagi widza. Więc taki mamy efekt mojego działania, a przed wyglądało to tak. Jeszcze raz w ujęciu migawkowym. Tak jest przed, a tak jest po. Zdecydowanie po tych wszystkich działaniach mamy bardziej wyeksponowany produkt, no i również modelka jest bardzo mocno wyeksponowana, ale to nie jest zaleta. Ja zatrudniłbym na to miejsce brunetkę, żeby po prostu jej twarz dodatkowo też nie przyciągała uwagę. Oczywiście mówię tutaj o kolorze włosów, no bo twarz jest jaśniejsza. Natomiast samą twarz można by było delikatnie przyciemnić, żeby też nie ściągała wzroku. Można było w ten sposób o to tutaj zrobić, tak żeby rajstopy były dobrze tutaj naświetlone. Więc
nie ma tutaj takiego logicznego kierowania uwagi widza i dodatkowo mamy tutaj problemy, cofnę się może do tego momentu, mamy tutaj dodatkowo problemy z naświetleniem, ponieważ gdy weźmiemy sobie tutaj kroplomierz i klikniemy na przykład chociażby w tym miejscu, to zwróćcie uwagę, gdy kliknę teraz tutaj, to jesteśmy prawie blisko kompletnej bieli. Nie jest to może kompletna biel, ale oscyluje niebezpiecznie w okolicach bieli. Jeszcze raz kliknę w tym miejscu, no i jest tutaj niemalże biel kompletna, a tego tutaj raczej nie powinno tutaj być. To samo dzieje się z włosami, gdy kliknę na włosach. Włosy, no, troszeczkę są ciemniejsze, ale wszystko to świeci, mówiąc krótko, i odwraca wzrok. Generalnie podsumowując, to zdjęcie bardzo mi przypomina zdjęcie z kronik policyjnych, kiedy policjant, no, w plenerze nie ma innego źródła światła, kiedy jest już zmierzch albo gdy jest ciemno, używa lampy błyskowej i bezceremonialnie po prostu świeci prosto i powoduje, że chociażby pojawiają się tutaj takie cienie, które zniekształcają nogi, nogi stają się bardzo chude, tutaj bardzo cienkie i stają się przez to niekształtne i przez to wygląda to brzydko. Również dodatkowo takie ostre światło, ono było ostre, ale również było bardzo mocne, także tutaj te fragmenty obrazu są bardzo, bardzo jasne, ledwo gdzieś tam się mieszą w rozpiętości tonalnej. Zdjęcie ledwo mieści się jakby w poprawności, jeśli chodzi o poprawność tą techniczną. Także światło takie dość ostre, dość prowokujące, powodujące prześwietlenia, powodujące zniekształcenia, szeroki kąt, który również powoduje tutaj zniekształcenie modelki. Również poza modelki, poza tej dziewczyny jest bardzo wyzywająca i mocno są wyeksponowane tutaj nogi, wręcz podciągnięta jest spódnica, nie mówiąc już o tym, że modelka jest umiejscowiona, ulokowana na cmentarzu, więc całość to sprawia wrażenie, że oglądający bardziej postrzega to jako zdjęcie z jakiejś kroniki policyjnej, tak jak wspomniałem, z jakiegoś brukowca, niż z kampanii reklamowej Rajstop.